Tytuł kursu: roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. Moduł: sytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych. Temat: zasady montażu instalacji gazowych. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zmieniły się zasady montażu instalacji gazowych. Chciałbym opowiedzieć o instalacjach gazowych i wymienić kilka najważniejszych reguł obowiązujących podczas montażu instalacji. Instalacja gazowa zasilana z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Jeśli chodzi o reguły montażu instalacji, to przede wszystkim trzeba pamiętać, że zabronione jest wykonywanie instalacji gazowych wewnątrz budynku z rur z tworzyw sztucznych. Bardzo istotną sprawą jest to, że po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane z rur stalowych. Jeżeli służą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych oraz z rur miedzianych. Wszystkie rozwiązania techniczne instalacji gazowej powinny umożliwiać samokompensację wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia instalacji wywołane deformacją lub osiadaniem budynku. Należy również pamiętać, że przewody instalacji prowadzimy na powierzchni ścian lub pod stropem. Natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych łatwo usuwalną masą tynkarską, nie powodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest natomiast zabronione. Przewody gazowe z rur stalowych po wykonaniu próby szczelności powinny być zabezpieczone przed korozją. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.